witam was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie nowego snapshota dla Minecrafta 1.15, czyli snapshot 19W44A. Tydzień temu snapshota nie dostaliśmy, więc najpewniej oznacza to, że dzisiejszy snapshot jest dosyć spory i zawiera fajne nowości, skoro tydzień temu nie było. No cóż, tak jak się domyślacie, oczywiście tak nie jest. Snapshot jest malutki, co za chwilkę zobaczycie, ale zawiera kilka ciekawych rzeczy, o których myślę warto wspomnieć. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i tak dalej. A jeżeli chodzi oczywiście o Minecrafta 1.15, to przypomnę raz jeszcze, bo nie wszyscy dalej to rozumieją. Minecraft 1.15 będzie głównie skupiał się na pszczołach, najprawdopodobniej będzie się nazywał Minecraft Holiday Bee Update i zostanie wydany pod koniec tego roku, najpewniej jeszcze przed świętami. Natomiast aktualizacja Netheru to będzie Minecraft 1.16, a góry najpewniej zostaną zaktualizowane w 1.17 albo nawet i później, na pewno nie 1.16 i nie 1.15. To z tych rzeczy, które najczęściej są niepojmowane przez osoby, które mnie oglądają, dlatego będę za każdym razem w tego typu filmach o tym wspominał, abyście w końcu byli tego świadomi. A jeżeli chodzi o nasz snapshot, oczywiście to największą zmianą i powiem szczerze troszeczkę rewolucyjną jest możliwość stakowania się butelek miodu. Do tej pory oczywiście one się nie stakowały, mogliśmy mieć w jednym slocie tylko jedną butelkę. Jest to świetne, ponieważ dzięki temu dużo szybciej będziemy w stanie wytwarzać większe ilości bloków miodu. Do tej pory musieliśmy tylko po jednej buteleczce sobie dawać w każdym okienku, kiedy nie było właśnie stakujących się butelek. I mniej więcej wyglądało to tak mozolnie. Na szczęście teraz, jak widzicie, jest to znacznie, znacznie szybsze. Ale to nie wszystko, moi kochani, ponieważ pojawiła się bardzo ciekawa opcja przechowywania miodu w formie bloku, ale z powrotem możemy go przerobić sobie na miód w butelce. Ten oto sposób. Musimy tutaj sobie rozłożyć... O, rzecz ty, kurczę. 4. Dobra, 4, nie 3. Przepraszam. Drobna wpadka. Dokładnie. 4 buteleczki, jeden blok miodu i otrzymujemy to, czym craftowaliśmy. Jest to świetne, ponieważ możemy właśnie bloki miodu traktować jako blok magazynujący, więc świetnie. No i przede wszystkim tu jest bardzo ciekawa rzecz, moi kochani, ja sobie jedynie włączę dzień. Przez tę zmianę tak naprawdę wiadra z mlekiem stały się średnio użyteczne. Co prawda będą one służyły do usuwania wszystkich efektów, ale tylko butelki miodu są znacznie lepsze pod tym względem, ponieważ one się stakują i usuwają tylko negatywne efekty. Więc moim zdaniem, kurczę, mój, jak wymyślić jakieś ciekawe zastosowanie dla wiaderka z mlekiem, ponieważ tak troszkę straciło jedną chyba ze swoich głównych funkcji, a szkoda. Tak więc, no nic, liczę, że Mojang się popisze kreatywnością. Przechodzimy dalej, teraz już do bugfixów. Przede wszystkim, bardzo ważna dla mnie rzecz, w końcu zostało poprawione wyświetlanie się teksturek chociażby liści, czy też bloku trawy. Poprzednio w snapshotach mieliśmy szarą górną część tego bloku, co było bardzo średnie. No i oczywiście tutaj mamy naprawione łączenie się murków, płotków i tak dalej z shulkerboxami. Od teraz to się nie łączy, więc świetnie. Chociaż, czy ja wiem, czy to było aż takie straszne? Może nawet i niektórzy mogli to wykorzystywać do jakiejś dekoracji, nie wiem. Ja z tego nigdy nie korzystałem, pamiętam tylko, że na moim świecie Snapcraft 3 na mostku, gdzie miałem właśnie barierki z tego typu murków, stawiałem sobie shulkerboxy i to faktycznie się łączyło. Jak widzicie, już tego nie ma. No i to tak naprawdę na tyle, moi kochani. Jest jeszcze kilka ciekawszych i mniej ciekawych oczywiście bugfixów, ale te najciekawsze to wam tutaj przedstawiłem, czyli poprawka wyświetlania się górnej teksturki trawy oraz liści, no i oczywiście ten shulkerbox. No i jest też bardzo fajna rzecz, a mianowicie lepsza optymalizacja z cząsteczkami. Jeżeli mieliśmy dużo ognisk, to niestety mogliśmy doświadczyć dosyć sporych spadków FPS, bo taka ilość cząsteczek strasznie lagowała na Minecrafta. W tej chwili, mając naprawdę dużą ilość ognisk i niesamowicie dużo tych cząsteczek dymu, optymalizacja i działanie ogólnie Minecrafta jest znacznie, znacznie lepsze. Więc przynajmniej tutaj Mojang odwalił kawał dobrej roboty. Raz na jakiś czas im się tutaj to zdarzy. No i to, moi kochani, na tyle by było na dziś. Mam szczerą nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Nie będę wam tego w kółko powtarzał. Trzymajcie się, moi kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych moich odcinkach. Mam nadzieję, Snapcrafta czy innych ciekawostek. No i miejmy nadzieję, że za tydzień w kolejnym przeglądzie snapshota, miejmy nadzieję, ciekawszego. Trzymajcie się i cześć.